Duchanka, witajcie w świecie True Mysteries. Czy wokół nas jest rzeczywiście aż tyle prawdziwych tajemnic? Sprawdzimy to razem. Był rok 1969, a zespół The Allman Brothers Band święcił triumfy. Niewątpliwie było to między innymi związane z tym, że w zespole grał wirtuoz gitary Howard Duane Allman. Niestety świat muzyki, sławy i zabawy pochłonął go tak bardzo, że po nadużyciu substancji psychoaktywnych omal nie pożegnał się z tym światem. Ci, którzy wówczas przy nim byli, słyszeli modlitwę jego przyjaciela, który błagał o jeszcze jeden rok. Czy udało mu się zawrzeć pakt? I z kim? Jeśli znacie przebój Laila Erika Claptona, to pewnie szybko zrozumiecie, dlaczego Howard Duane Allman, który pomagał nagrać ten przebój, nazywany był geniuszem gitary. To jego rękę wyczuwa się w tym utworze, a to dlatego, iż Clapton i Duane byli bardzo bliskimi przyjaciółmi. Clapton przyznał nawet, że Duane był muzycznym bratem, bo prawdziwego nigdy nie miał, a bardzo chciał. Howard początkowo nagrywał dla Atlantic Records, Fame Studios w stanie Alabama, gdzie miał okazję spotkać Aretę Franklin. Ale zachwycił też Clarence'a Cartera, Kinga Curtisa i wiele sław z tego okresu, z których to każda była zafascynowana talentem Howarda. Ten wreszcie zrozumiał, że czas, by nagrać coś na własny rachunek. I w 1969 roku wraz ze swoim bratem Gregiem założył zespół The Allman Brothers Band. Chłopaki z Jacksonville na Florydzie rozwinęli skrzydła, a Howard Duane zasłynął szczególnie z nieprawdopodobnych improwizacji na gitarze slide. Dwa albumy studyjne z przełomu lat 60. i 70. sprawiły, że wielbiciele gitarowych brzmień stracili głowę dla utalentowanych braci. Kochani, podziwiani i pracowici zdobywali ogromną sławę i uznanie, a Howard Duane trafił na drugie miejsce listy 100 najlepszych gitarzystów wszechczasów magazynu Rolling Stone. Nie tylko Clapton, ale wiele innych gwiazd kochało tego artystę i marzyło o pracy z nim. Duane, wielbiony, wpływowy i angażowany do najsławniejszych płyt w historii muzyki, był jednak wierny The Allman Brothers Band. I wydawałoby się, że wszystko nie może układać się lepiej, gdy okazało się, że życie, jakie prowadziło wówczas wielu muzyków, hedonistyczne i nasycone substancjami wpływającymi na działanie mózgu, i to bardzo różnego typu substancjami, skusiło również Howarda. Nie był szczególnie odporny na ich moce, to też bardzo szybko zyskały nad nim kontrolę. 29 października 1970 roku, gdy kariera muzyka rozkwitała, jego zdrowie i życie było poważnie zagrożone. Wieczorem Allman podczas pobytu w Nashville przesadził z używkami i trafił do szpitala w stanie krytycznym. Medycy walczyli, ale uprzedzali, że najprawdopodobniej nic nie da się już zrobić. Przedawkowanie było bardzo poważne, a lekarze nie sądzili, że uda mu się przetrwać. Powiedzieli, że teraz już wszystko w rękach Boga, medycyna zrobiła co mogła. I te słowa wziął sobie głęboko do serca gitarzysta basowy zespołu The Allman Brothers, Barry Oakley, który nie mógł się pogodzić z tym, że bez ostrzeżenia, tak nagle i w takich okolicznościach geniusz gitary odejdzie bez pożegnania, bez ostatniego muzycznego słowa. Był tak zrozpaczony, że głośno się modlił, błagając chociaż o jeden rok życia dla swojego przyjaciela, który muzycznie ma jeszcze światu wiele do przekazania. Gdyby choć mogli ukończyć album, kolega z zespołu Butch Trax powiedział później, to wtedy Barry Oakley zawarł osobistą umowę z Bogiem. Błagał Boga, aby dał Duane'owi jeszcze jeden rok życia, jeszcze jeden rok na granie muzyki i życie spełnionym marzeniem. Te gorące modlitwy słyszeli bliscy muzyka, którzy ku swemu zdumieniu zauważyli, że zaraz później stan zdrowia gitarzysty nagle i wyraźnie się poprawił. Niespodziewanie zagrożenie życia minęło i nawet medycy mieli pół żartem mówić o cudzie. I tak Howard Duane wrócił do studia, a przyjaciele i współpracownicy dziękowali Bogu, że ten młody człowiek znów ma przed sobą całe życie. Ale byli i tacy, którzy pamiętali doskonale słowa wypowiadane przez Berego w pamiętnych modlitwach i fakt, że prosił o rok. Przebąkiwali, że gitarzystę uratowała modlitwa przyjaciela, ale była ona swego rodzaju paktem.
Cóż, trzeba było uzbroić się w cierpliwość, przeczekać rok, a potem odetchnąć. Rok później, 29 października 1971 roku, 24-letni Allman jechał swoim Harleyem Davidsonem Sportsterem wzdłuż Hillcrest Avenue w Macon w stanie Georgia. Zauważył dużą ciężarówkę dźwig, więc na skrzyżowaniu Hillcrest i Bartlett Avenue zwolnił. Czekał spokojnie, aż ciężarówka z wysięgnikiem dźwigu skręci przed nim w lewo. On sam odjechał w prawo, kierując się bardziej na środek ulicy, aby wygodniej ominąć przeszkodę. Nie wiadomo do dziś, z jakiego powodu Allman uderzył nagle w ciężarówkę. Widział ją, omijał, jechał wolno. Powinien był po prostu wyhamować, ale z jakiegoś powodu tego nie zrobił. Świadkowie uważali, że normalnie nie stałoby się nic wielkiego, ale jednak w trakcie wypadku kula dźwigu uderzyła w gitarzystę tak, że zrzuciła go z motocykla, a samą maszynę odrzuciła. Ta zatańczyła jeszcze jakiś dziwny piruet i wylądowała dokładnie na Allmanie. Uderzyła go w klatkę piersiową, ale początkowo rozmiar obrażeń nie był jasny. Medycy i policjanci zaangażowani w akcję ratunkową byli pełni nadziei, że gwiazda szybko wróci do zdrowia. Obrażenia wydawały się niegroźne i powierzchowne. I to miał być kolejny cud, ale nie tym razem. Gitarzysta trafił do szpitala i już wtedy było wiadomo, że obrażenia mają charakter wewnętrzny, dlatego nie od razu było wiadomo, co się święci. Muzyk trafił na stół operacyjny, ale po kilku godzinach wysiłków lekarzy odszedł na zawsze. The Allman Brothers Band wydali swoją ostatnią płytę w 1972 roku i zatytułowali ją Zjedz brzoskwinie. Skąd ten tytuł? Oto fragment wywiadu z Allmanem, który odpowiadał na pytanie, w jaki sposób przyczyniasz się do rewolucji. Nie ma rewolucji, jest tylko ewolucja. Za każdym razem, gdy jestem w Georgii, zjadam brzoskwinie za pokój, ale jestem tylko gitarzystą, a gitarzyści znają się na muzyce. Ci, którzy mówili o pakcie z Bogiem, zaczęli mieć wątpliwości, z kim Oakley tak naprawdę zawarł umowę. W listopadzie 1972 roku, prawie rok po pożegnaniu ukochanego przyjaciela, sam basista jechał na motocyklu drogą w Macon w stanie Georgia. Gdy skręcał w lewo, uderzył w autobus, zaledwie 3 przecznice od miejsca, w którym wypadek miał Allman. Identycznie jak on został wyrzucony z motocykla. Wydawało się, że tym razem nie będzie aż tak dramatycznie. Rzeczywiście basista czuł się dobrze, na tyle, że wyszedł ze szpitala, złapał okazję i udał się do domu wypocząć. Jednak jego stan, zamiast się poprawiać, gwałtownie się pogarszał, aż w końcu ból głowy był nie do wytrzymania. Jednak do szpitala przybył za późno. Podczas wypadku głowa ucierpiała mocno, pękło naczynie, mózg został zalany, spuchł. Spowodowało to przecięcie wstęgi życia tego 24-latka, który swoją muzyką miał zmieniać świat. Tak, dobrze kojarzycie. Oakley w chwili wypadku był w tym samym wieku co Allman, gdy zakończył swoje życie. Ciało Berego zostało pochowane obok Duane'a w Macon w Georgii na cmentarzu Rose Hill. W 1973 roku fani Duane'a wyrzeźbili ogromne litery Remember Duane Allman. Pojawiły się one na nasypie wzdłuż drogi Interstate 20 koło Vicksburga w stanie Mississippi. Zdjęcie napisu ukazało się m.in. w magazynie Rolling Stone, a 10 lat później napis na piaskowcu wciąż trwał na swoim miejscu. Potem powoli zanikał. W 1998 roku odcinek autostrady stanowej nr 19 w Macon nazwano bulwarem Duane'a Allmana, który mówił o sobie per uczony podróżnik. Kochał zwiedzać świat i czytać, choć nie w szkole, z którą nie miał dobrych relacji. Czy uwierzyłby w pakt jego przyjaciela z siłą wyższą? Nie wiem. Ale choć Berry modlił się do Boga, ci, którzy znają wielowiekowe już przekazy kulturowe, uznaliby raczej pewnie, że być może tak naprawdę na układ zgodził się raczej podstępny diabeł, który podszył się pod Boga, a sama procedura takiego paktu znana jest z kultury orientalnej, ale potem motyw rozkwitał także w kulturze europejskiej na terenach Bizancjum. Od Bazylego Wielkiego dowiadujemy się, że Proterius zawarł pakt w zamian za miłość kobiety, ale powody bywają różne. Czasem człowiek chce zdrowia, bogactwa, sukcesu, władzy, potomstwa czy jakiejkolwiek innej korzyści.
W Faustie Goethego tytułowy bohater pragnie młodości i tym samym miłości Małgorzaty, która wtedy, jak jest pewien, będzie kwitła długie lata. A nasz kochany Twardowski z Krakowa w XVI wieku podpisał pakt pragnąc wiedzy i mocy magicznych. Ale nie ma nic za darmo, a cena jest wysoka, bo zwykle chodzi o duszę. Po upływie umówionego czasu egzekutor pojawia się po swoją należność, choć bywa, że człowiekowi udaje się ocalić życie, ale tylko pozornie. Zwykle jest już tylko ciałem, jak u bohatera opowiadania Alana Edgara Poe, Bonbon. To jednak rzadkość. Zwykle, gdy mija termin, człowiek kończy życie. Ciało zostaje nagle zniszczone, bo ono diabła nie interesuje, co zresztą niepokojąco pasuje do naszej opowieści o dwóch muzykach. Ale co ciekawe, można przehandlować również cudzą duszę. Na przykład w średniowiecznej legendzie rycerz obiecuje duszę żony. Oczywiście człowiek to istota sprytna i chytra, dlatego próbuje swych sił w potyczce z tym mrocznym księciem, który w wesołych podaniach i różnych utworach literackich wychodzi często na naiwniaka i niezbyt bystrego bufona. Człowiek często myśli, że można go przechytrzyć. Patrz, pan Twardowski w wierszu Mickiewicza. Nasz bohater jest tak inteligentny, odważny, sprytny i pomysłowy, że odnosi spektakularny sukces. Wykiwał diabła. Jednym się udaje, innym nie. Dlatego też można dla pewności odwołać się do Matki Boskiej, która była gotowa wydrzeć duszę diabłu, nawet schodząc do piekieł. Oczywiście to tylko legendy, podania, utwory literackie, często wyobraźnia pisarzy oraz poetów, ale czy miała jakieś podstawy w obserwacjach ludzkich losów? Czy całkiem współczesna opowieść o dwóch muzykach to potwierdzenie, że z siłą wyższą pakt zawrzeć można, jeśli tylko jest się gotowym ponieść wysoką cenę? Czy raczej chodzi tu po prostu o serię przypadków, które ludzie interpretują tak, by dziwne zbiegi okoliczności nabrały sensu? Kochani, czasem gdy mówię o jakimś temacie, przypomina mi się, że mam od Was w tym kontekście prawdziwą opowieść z dreszczykiem. I tak też udało się tym razem, a przynajmniej tak mi się wydaje, bo widzę tutaj pewne punkty wspólne. Poznajcie opowieść Aurelii. Wrócę, gdy będzie miała 12 lat. Tę historię opowiadała mi prababcia, choć byłam wtedy bardzo malutka i dobrze tego nie kojarzę. Potem też babcia, ale pamięta ją też moja mama. I dla mnie ta opowieść jest jak rodzinna spuścizna, a było to tak. Moja prababcia bardzo długo czekała na swoje dziecko. Modliła się, brała nawet różne zioła, odprawiała jakieś czary, ale żadne zaklęcia nie działały. Była jeszcze młodą kobietą, po 20, ale jej mąż był ponad 2 razy starszy, a bardzo chciała, by dzieci pamiętały ojca jeszcze młodego i aby pomógł jej wychować potomków. Niestety, nic z tego. Pewnej nocy, po tym, gdy dowiedziała się, że jej starsza siostra będzie miała 4. dziecko, płakała tak bardzo, że z tego zmęczenia urwał jej się jakby film i stanął przed nią, powiedzmy we śnie, elegancki młody mężczyzna. Powiedział, że jest aniołem, ale bardzo się przy tym śmiał, zapewniając jednak, że mówi prawdę, w pewnym sensie. Jeśli ona chce, to on jej pomoże i urodzi dziecko, piękną dziewczynkę. Ale gdy ta dziewczynka skończy 12 lat, to on ją zabierze. Prababcia w tym śnie stwierdziła, że po pierwsze, skoro to anioł, to na pewno w końcu nie zrobi nic złego. Pewnie w ostatniej chwili uda się jej wybłagać łaskę. A poza tym za 12 lat po prostu będzie strzegła córki jak oka w głowie i nie dopuści do żadnego nieszczęścia. Zgodziła się. Obudziła się rano, śmiejąc się już sama z siebie i z tego, że z tego płaczu to taki głupi sen jej się wyśnił. Ale ku zdumieniu całej rodziny, niedługo później była już w ciąży i urodziła córkę. I wcale nie myślała o tym śnie, że może to dlatego, że jednak ten anioł jej to załatwił czy cokolwiek. Tamto to było sen Mara, Bóg wiara, a córka po prostu wreszcie im się narodziła. Ale 3 dni przed 12 urodzinami mojej babci, prababci znów przyśnił się ten anioł i pyta, czy jest gotowa. Przecież na pewno pamięta o umowie, a tych trzeba dotrzymywać. Przyszedł po córkę. Oczywiście jako matka prababcia była przerażona, ale nie wierzyła w ten sen. Obudziła się z krzykiem, na wszelki wypadek jednak mamrotała pod nosem, że nie odda dziecka, nigdy, nie wolno tak, że kocha córkę ponad życie, nie i nie i nie. Następnej nocy znów przyszedł i mówi, że ma ofertę. Dobrze, zostawi jej córkę,
ale życzy sobie jej męża. Oczywiście prababcia się na to nie zgodziła, ale on powiedział, że to już sobie w takim razie sam z mężem załatwi. Rano po tej nocy pradziadek był nieprzytomny, zestresowany, półżywy ze zmartwienia, a prababcia już podejrzewała dlaczego, ale o nic nie pytała. Gdy noc się oczywiście skończyła i słońce zaświeciło, to życie toczyło się już całkiem inaczej i wszystko to wydawało się całkiem nierealne. Nie wierzyła już w końcu, że ten cały anioł był we śnie u jej męża, a on sam nic nie mówił i o nic nie pytał. W dniu 12 urodzin córki pradziadek nagle po prostu upadł. Wcześniej złapał się tak jakby za gardło, za krtań, coś mówił, że go piecze, potem chwycił się za klatkę piersiową, upadł i zmarł. A prababcia całe swoje życie była pewna, że to ona go oddała za córkę. A przecież się nie zgodziła, ale wierzyła bardzo, że gdyby wcześniej nie zawarła tej umowy, to nic by się nie stało. No ale też nie miałaby córki. Potem już jej wytłumaczono, że to był po prostu diabeł, który udawał anioła. Nawiedził też na pewno jej męża, a mąż sam się zgodził oddać życie za córkę. Tylko że nie ma na to żadnych dowodów. Nawet takich, że pradziadek to głośno powiedział. Nigdy nie mówił nic o tym, żeby ktoś taki pojawił mu się we śnie i żeby się zgodził na jakikolwiek układ. Ale w mojej rodzinie to znana sprawa i tak właśnie jest pamiętana i opowiadana. Podobno lata później, kiedy babcia dorosła i dowiedziała się o tym wszystkim, przyśnił jej się ojciec i powiedział, żeby się nie martwiła. On jest prosty i nie umie opowiedzieć, o co tu chodzi i też nie może, ale i tak złemu nic to wszystko nie dało i u niego, u ojca już wszystko dobrze. Potem w rodzinie mówiono bardzo różnie, że dziadek tej nocy spał fatalnie, bo już czuł się źle. Potem w dniu urodzin córki pewnie był przejęty, cały w emocjach i skończyło się zawałem. Prababcia jednak odczytała to wszystko zupełnie inaczej, a te sny mogły być po prostu wytworem jej wyobraźni. Jak było naprawdę, niestety nie da się już dzisiaj sprawdzić i pozostaje tylko wyrobić sobie własne zdanie. Aurelia. Kochani, jestem bardzo ciekawa, co wy o tym myślicie, jak zwykle zresztą. Czy zgodzilibyście się na taki pakt? Czy w ogóle wpadlibyście na jego pomysł? Na całym świecie modlą się tysiące, miliony ludzi, pewnie wielu z nas także, ale czy w ten sposób? I czy rzeczywiście zawsze siła wyższa traktuje to poważnie? Z tego, co słyszałam, dzieci bardzo często obiecują, że jeśli coś tam im się powiedzie, coś dostaną, czy coś im się uda, to na przykład więcej nie spojrzą nawet na cukierka. Oczywiście potem zjadają ich tony, grzecznie przepraszają i nic złego się nie dzieje. Co więc decyduje o tym, że czasem siła wyższa faktycznie się zjawia? I jaki ona ma charakter? A może to rzeczywiście zwykle tylko seria zbiegów okoliczności, które człowiek jakoś chce sobie wytłumaczyć? Koniecznie dajcie znać, chętnie przeczytam wasze przemyślenia. A teraz już dziękuję wam za to spotkanie. Zapraszam na mój kanał True Crime, link oczywiście znajdziecie w opisie, a także na Facebooka, Instagram i Spotify. Ściskam was mocno i do usłyszenia.